Cześć, pozdrawiam serdecznie z Łodzi. Słuchajcie, to w ogóle jest manufaktura, może kiedyś słyszeliście o tym miejscu. Niesamowicie, naprawdę fajne. I wiecie, chcę trochę powiedzieć o Kościele. A konkretnie to chcę powiedzieć o pewnym, o kryzysie w Kościele, o kryzysie we wspólnotach. Bo czasami jest tak, że można spotkać ludzi, którym jest po prostu źle, nie? Którzy będąc w Kościele wpadają w jakiś kryzys. I to jest tak, czasami mamy takie przeświadczenie, że to jest źle mieć kryzys. Albo inaczej, że moje przeżywanie kryzysu jest jakoś grzeszne. Że moje przeżywanie kryzysu jest jakoś nieuprawnione. To jest, słuchajcie, masa tematów, które myślę, że warto sobie poruszyć. Bo to jest pierwsze pytanie. Czy ja mam prawo przeżywać to, co przeżywam? No, uczucia są takie, jakie są. Jeżeli ja mam bardzo konkretne uczucia, no to te uczucia nie są ani moralnie obciążone. To nie jest tak, że one są jakąś zasługą. Nie wiem, czy słyszycie, to może teraz dzwonić, bo jestem w ogóle przy karuzeli. Potem wam pokażę, jak to wygląda. Więc uczucia, które są we mnie, one nie są moralnie obciążone. To nie jest ani mój grzech, ani moja zasługa. One po prostu są. To też więc jakby to, że ja mam z czymś problem, że ja mam na przykład kryzys wiary w Kościół, kryzys wiary we wspólnocie, to nie jest jakiś mój grzech. Ja po prostu mogę go mieć. Wręcz to może być element mojego życia duchowego. Jak mówił Ignacy, no strapienie duchowe to jest coś najnormalniejszego na świecie. Moje strapienie, które może też polegać na tym, że ja się zwyczajnie nie odnajduję we wspólnocie albo się przestaję w tej wspólnocie odnajdywać. I teraz, czyli to nie jest nic złego mieć problem z wiarą we wspólnotę albo wiarą we wspólnocie. Niektórzy myślą więc, że ja nie mam prawa tego mieć. Niektórzy myślą też, że ja na przykład nie mam prawa o tym rozmawiać. No ale niby dlaczego? Niby dlaczego ja nie mam prawa mówić o tym, co przeżywam? Ale myślę sobie, że nasza komunikacja związana też z kryzysami, dobrze, żeby miała gdzieś tam z tyłu takie zawsze pytanie, na ile moje komunikowanie ma na celu powiększanie się Bożej chwały. Bo ja mogę się skoncentrować na przykład na kryzysie, lamentować, obgadywać, plotkować i tak de facto, no to wtedy tylko powiększam zniszczenie. Natomiast jeżeli ja rozmawiam na przykład z kimś i w taki sposób, który może temu kryzysowi przeciwdziałać, na przykład przeciwdziałać jakiemuś złu w Kościele, no to to jest dobre i to jest konieczne, żeby to praktykować. Więc jeżeli mam kryzys, to mam święte prawo go mieć. To wcale nie jest tak, że mam zamknąć buzię i z nikim o tym nie rozmawiać. Ale pytanie wtedy, jeżeli to jest faktycznie kryzys mojej wiary, to co ja mogę robić? Nie? Co ja mogę robić? Ignacy mówi, że jeżeli przeżywam strapienie duchowe, to przede wszystkim mam prawo je przeżywać. Po drugie, nie podejmować jakichś radykalnych decyzji. Poza jedną. Ignacy mówi, że jedną rzecz ja mogę faktycznie zrobić. I słuchajcie, na marginesie, to jest w ogóle mega, mega ważne. Ostatnio to odkryłem. Wiecie, jak patrzyłem na ćwiczenie duchowe, które Ignacy proponuje na początku drugiego tygodnia, które nazywa się ćwiczenie o wcieleniu. Czyli kiedy on mówi, żeby sobie wyobrazić, w jaki sposób Bóg patrzy na ziemię, kiedy decyduje, że stanie się człowiekiem. I to jest niesamowite, bo Ignacy mówi, żeby widzieć cały świat, nie? Bo Bóg patrzy na cały świat, widzi na wielkie prądy kulturowe, widzi wielkie wojny, widzi ogrom zniszczenia, ogrom grzechu i decyduje się, że odpowiedzią na to, co wielkie, na to wielkie zło, że odpowiedź na to będzie mała, będzie konkretna, to znaczy będzie ten moment w Nazarecie, kiedy On zaprosi Maryję do tego, żeby uczestniczyła w Jego planie zbawienia świata. Czyli odpowiedzią Pana Boga na to, co wielkie, na te wielkie prądy, Jego odpowiedź jest mała, konkretna, ale niesamowicie, ale jest w niej jakaś taka niesamowita siła. Więc, bo czasami jest tak, że myśląc sobie o Kościele, ja mogę myśleć, jakoś tak mogę słabnąć, nie? Bo myślę sobie, że no Boże, wielkie zło się dzieje, nie? Wielkie strukturalne niesprawiedliwości. No i teraz, czy ja mam jakąś siłę, żeby to zmienić?
no bardzo często jednak chyba tej siły nie mam. Nie mam ani kompetencji, ani władzy. Natomiast może wcale nie jest tak, że Bóg mnie jakoś nie wzywa na to, żeby na to jakoś odpowiedzieć. Odpowiedź, która niekoniecznie musi zmieniać cały świat, ale odpowiedź, która może być bardzo mała, ale konkretna i w której jest niesamowita moc. I ta odpowiedź u Ignacego brzmi: powróć do Chrystusa. Nie? Powróć do Chrystusa. Czyli może być tak, że jeżeli ja przeżywam kryzys wiary w Kościele, w Kościół, to może nie chodzi o to, żeby ten Kościół porzucać, ale żeby powrócić do źródeł swojej wiary. Żeby powrócić do tego, co jest w mojej wierze jakoś fundamentalne. Czyli innymi słowy, by powrócić do Chrystusa. Myślę, że jakby jeżeli ja powrócę w ten sposób, no to z tej mojej odpowiedzi może wyniknąć ogromne, ogromne dobro. Może teraz usłyszeliście tę fajną, taką ładną tutaj karuzelę. Bo też myślę, że warto w takich sytuacjach okołokościelnych jakoś też nie słabnąć, myśląc, że... bo czasami jest tak, że sobie wyobrażamy, że jesteśmy w stanie wierzyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ten Kościół będzie jakimś genialną strukturą, organizmem, gdzie nie będzie ani przemocy, ani nie będzie grzechu, będzie tylko i wyłącznie Królestwo Boga Najwyższego. Uwaga, to się nigdy nikomu jeszcze nie udało. Nawet Chrystus, kiedy zgromadził wokół siebie apostołów, nawet wtedy, kiedy ci apostołowie mieli do Niego tak bezpośredni dostęp, to się nie udało. To znaczy, ta pierwsza wspólnota była pełna podziałów. W tej pierwszej wspólnocie byli zdrajcy i nie mówię tylko o Judaszu, ale na przykład też o Piotrze. Byli ludzie słabi, którzy Jezusa opuścili, którzy się kłócili o władzę, którzy śnili o tym, żeby mieć konkretne jakieś miejsca w Królestwie Bożym, nie? Czyli nie chodzi teraz o to, że celem jest wspólnota, która jest idealna, wspólnota, która jest rajem na ziemi, ale wspólnota, którą to, co skleja, i myślę w ogóle, że to jest niesamowicie istotne, że to, co skleja wspólnotę, to jest miłosierdzie, czyli umiejętność wybaczania i zadośćuczynienia za swoje zło, bo tym jest miłosierdzie. Czyli z jednej strony ja jestem w stanie drugiemu przebaczyć, który wobec mnie jakoś zawinił, a jeżeli to ja zawiniłem, to miłosierdzie domaga się, abym zadośćuczynił złu, który wyrządziłem. Słuchajcie, ten temat w ogóle wiary, kryzysu, Kościoła, Jezusa. Jeżeli chcesz jakoś głębiej w ten temat wejść, to słuchaj, w kwietniu, w połowie kwietnia robimy w Łodzi forum charyzmatyczne pod tytułem Połączeni. Jezus, Kościół, kryzys. O tyle fajne to jest, słuchajcie, bo myślę, że tych trzech rzeczywistości się nie da oddzielić. Nie da się oddzielić wspólnoty od Jezusa, ani nie da się też oddzielić Jezusa od wspólnoty. Nie da się oddzielić wspólnoty od kryzysu. Nie da się oddzielić Jezusa od kryzysu. To są takie trzy rzeczywistości, które jakoś zawsze istniały razem. Więc jeżeli chcesz głębiej w ten temat wejść, to tutaj gdzieś na dole chyba uda mi się podczepić ogłoszenie o tym, jak się zgłosić na to forum. I mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć fizycznie w połowie kwietnia tutaj w Łodzi. Będziemy w stanie sobie przybić piątkę. Słuchajcie, mamy świetnych ludzi, którzy na to forum się zjadą, będą mówili konferencje, będzie panel o tym, w jaki sposób z tego kryzysu jakoś Kościoła może wyjść. Będzie dużo modlitwy, także już teraz Was serdecznie do tego zapraszam. A teraz Wam pokażę, jak wygląda manufaktura w Łodzi.